A witamy Państwa. Dzisiaj jest 9 października 2016 roku. Zaczynamy nieco opóźniony trip. Orzech był w robocie dzisiaj, niedziela. Są my na słynnym skrzyżowaniu dróg w lesie koło Pierśca i Zaborza. No i jademy wiślaną trasą rowerową, się tak przejechać, no bo też cały tydzień lowo, tak jak grzech godął na poprzednim tripie po dawnym torowisku w Jastrzębiu, cały tydzień lowo, były dwie fale wyzbraniowe, ale do żadnej powodzi na szczęście nie doszło. I tam pojadymy, na Zaborze. Słuchajcie, nie skierujcie się tym, co słyszycie, to jest jakąś fajna rozmowa tutaj. Tam jakiś chłopy gadają, no wpadają też takie słowa dosyć dziwne. A ja już jest w okolicach Bąkowa. No, to już jest Bąk. Potem 10 wróci. Tak, całą noc można jeździć, tak? Ja. Dobra, to będzie. Słuchajcie, roztomili Jerzech Kajsi w Pruchnej. Nie w Pruchnej. W Bąkowie. Ja. Jada teraz na Golasowice. No. Może jest trochę cima. Ale dzisiaj my zaczęli dopiero o 4:30 wieczór, więc no jadymy. Jak już wiele razy wspominał, gmina Pawłowice jest już cima. Jest bardzo atrakcyjną do rowerzystów i kolorzy ogólnie, bo sami widzicie, jak, albo i nie widzicie, jakie ławki tutaj są. O, moje koło jakie oświetlone, odlaski. No, no jest już cima i no niestety to jest październik już. Takie, no niestety, cima. Tam widać mapa, może widać, tamte światła widać, a tu widać atrakcje gminy Pawłowice. O,